Cześć, witajcie z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blogstorpet, a dzisiaj odbiorę ponad 15 tysięcy zakopanych pisanek. Dokładnie tak, to nie jest clickbait, serio, tyle odbiorę, ponieważ razem z moimi przyjaciółmi kopaliśmy bardzo dużo wykopanie. A teraz mamy właśnie wydarzenie czekoladowe kopanie, gdzie po prostu zakopane pisanki są w skarbach i jest ich naprawdę bardzo dużo. Zakopane pisanki będę otwierać na 6 kontach, ale ty zostaw na początku łapkę w górę za to poświęcenie. Jak będzie na przykład 3000 łapek w górę, to więcej takich chorych odcinków z oddawania. Jeżeli nie subujesz tego kanału, to zostaw suba w tym właśnie momencie, kliknij, żeby był szary przycisk subskrybuj i będę ci naprawdę wdzięczny. Zakręcimy sobie jeszcze na początek koło fortuny i przejdziemy do oddawania na początek na moim koncie, czyli Mikalo. No już tutaj jestem, więc nie będę to jakoś się przenosić i pokażę wam ile mi się udało zdobyć. Tak naprawdę mi się udało nawet więcej zdobyć, no ale część oddałem kryształów i tak dalej, ale i tak naprawdę moja liczba jest całkiem spora, a jest to 3133 zakupanych pisanek. No jest to okej. Też mam całkiem dużo innych pisanek, ale na początku lecimy sobie. No i też mam 138 pradawnych czekolad, więc to też jest bardzo dużo. Więc lecimy z oddawankiem, no, kryształów, no w sumie monety daje całkiem sporo. Fejmu, no też, no nikt by nie pogardził takim fejmem, tutaj expem. No i sobie po prostu odbieramy, zobaczymy ile razy będę klikać. No dzisiaj naprawdę będzie dużo klikane na odcinek, bo jednak te zakopane pisanki, no troszeczkę dużo uzbieraliśmy. Początkowo widzowie mieliśmy uzbierać ich tylko 5 tysięcy, ale zrobiliśmy to chyba w godzinę, albo nawet w niecałą godzinę, nie, no dobra, godzinę albo półtorej. No i postanowiliśmy, że no nie będziemy aż tak mało, bo 5 tysięcy to nie jest nic wow, mi się wydaje. Więc postanowiliśmy, że uzbieramy 10 tysięcy, co już było naprawdę mega liczbą i naprawdę dużo graliśmy i tak dalej, staraliśmy się, żeby to zdobyć. Skończyliśmy po kilku godzinach i ja w sumie już wtedy kończyłem grać. A Grace i Kunia i Sweetowa, najbardziej Sweetowa też, one dalej grały i razem w sumie uzbierały nam 15 czy tam 16 tysięcy kryształów, coś tak na oko liczyłem, więc po prostu jest to naprawdę gruba liczba. Jezu, patrzcie ile mam tych materiałów, no po prostu mi to chyba starczy do końca tego sezonu, no bo no Jezu, no ile tego jest, ile już 400 tysięcy expa leci, a to jest naprawdę duża liczba. Okej, jak to leci, jak to leci, napiszcie, oj, no i właśnie skończyłem, no i taki właśnie wynik mam, 764 pradawnych czekolad, no i no teraz to po prostu widzowie, no przyjmę dolny Excel, 75 potrzebuję, a mam 764, więc tu już jest po prostu chillera, będzie odcinek z tworzenia tych wszystkich rzeczy, spokojnie, ale jak na razie też dużo nazbierałem ziemi, wody, powietrza, bo ze tych skarbów naprawdę lata teraz tak dużo rzeczy, że to jest po prostu chore. No więc 3000 już pisanek otwartych, lecimy na drugie konto. Przeniosłem się teraz na konto Anży, którą pewnie dobrze pamiętacie z serialu z Blockstar Planet. Odłożymy sobie nawet koło fortuny, zobaczymy. O, no 10 biletów, ale to tutaj nie chodzi o tutaj bileciki, tylko chodzi o kryształy, których ma 1980. Jest to troszeczkę mniejsza liczba, ale też patrzcie, już oddawała całkiem dużo tych jajek, a w sumie wyglądało to w taki sposób, widzowie, że jakby graliśmy sobie w kopanie, ponieważ chciałem po prostu nazbierać sobie zakopanych pisanek i tak dalej, wszystkiego, i graliśmy tak ponad godzinę i potem dopiero później, kiedy już sobie nawet oddawaliśmy, sobie tak graliśmy, no dopiero później tak pomyślałem sobie, że co by było, gdybyśmy na przykład zrobili z tego odcinek, no bo po co mam na przykład grać i kilka godzin sobie grać, skoro mogę grać i zrobić z tego odcinek, no jeszcze wy byście mieli co oglądać, więc dopiero później postanowiłem, że będziemy zbierać. Gdybym postanowił to od początku, to pewnie łatwiej już byłoby nam to zrobić, no ale no cóż, to w ogóle Anża nie ma VIP-a niestety, ale ma w sumie chyba bardzo mało do levela, więc w sumie takie na przykład 200 tysięcy expa dla Anży to będzie całkiem sporo, więc tutaj sobie odbieramy. Odebrałem 396, blisko do levela, no tak 1,5 miliona, więc jak chcecie, możecie jej pomóc tutaj. Dziękuję, wow, ile ona ma uśmiechów, chyba raczej tego nie mam otwierać, bo skoro tego nie otwarła, to chyba raczej nie, więc albo, dobra, nic mi nie zrobi chyba, odbieramy, pyk, proszę bardzo, i odebrane, no, to teraz się tak sypło, że uhu.
roku. I też bardzo uwielbiam to wydarzenie, ponieważ za skarby leci dużo wagonów, dużo masowych, że można po prostu tego otwierać w cholerę. I dobra, lecimy teraz na kolejne konto. Teraz znajdujemy się na koncie znanej wam Grace. Odbierzemy sobie koło fortuny, zobaczymy co tam wydropić, jakieś bileciki. Oj, słabiutko, może teraz coś wy... No, dobra, nie pogardzę, ale no. Ona tutaj w sumie, widzowie, ma bardzo mało do 91 poziomu. I słyszałem, że chyba właśnie jej dzięki temu odbierzemy level. Bo patrzcie, ile ma zakopanych pisanek. Ma 3873, to jest dużo. Ma też dużo ziemi, powietrza, ognia. No po prostu tego ma tak dużo, że lecimy, po prostu lecimy. Nie ma na co czekać, bo i tak ten odcinek będzie całkiem spory, ponieważ no tutaj otwieranie tego to troszeczkę zajmuje. Więc lecimy z otwieraniem prawie 4000, chyba coś takiego. Ale oczywiście najwięcej ma Sweetowa, ale pokażę wam ją chyba przy końcu odcinka, bo Sweetowa ma tyle tych zakopanych pisanek, że no po prostu to jest masakra. Nie spodziewałem się tego, że Sweetowa tak dużo będzie grała. I za chwilę wam też pokażę ranking, bo naprawdę teraz bardzo się opłaca grać w kopanie, ponieważ dużo punktów się zdobywa. Ogólnie tak do piekła, bo oczywiście w piekle są najczęściej dwa skarby, czyli mityczny i legendarny. Idzie się do piekła tak około 6 do 8 minut maksymalnie, da się nawet 5 minut, jeżeli dobrze wszystko pójdzie i będą ciągle jaskinie. Bo to zależy, czasami są takie lipne kopanie, że na przykład są tylko dwa skarby po drodze, a czasami są skarby prawie wszędzie. Więc no, to jest jakby takie losowe. O, już mamy 500 tutaj odebranych, dużo levela, więc chyba właśnie Grace bijemy dzisiaj level. Lecimy, turbo doładowanie. 700 już ma, no to jest naprawdę duża liczba. 750. No i to jest koniec finalny, zobaczymy ile jej brakuje. No niecałe 500 000, zobaczymy sobie czy może ma coś w nagrodach. Ma, patrzcie, ma uśmiechu, 558, pewnie się dziwicie czemu 500 uśmiechów dało jej prawie ponad pół miliona. A to dlatego, że po prostu dawaliśmy sobie masowe i to chyba dlatego. Więc odbieramy sobie i pych, i wbijamy level Grace na odcinku, proszę bardzo. Chciała, żebym jej to zrobił, więc proszę bardzo, 91 level tutaj Grace już dostaje. Ma tu też naprawdę sporo kryształów, ale w sumie nie chce mi się tego odbierać, bo jeszcze jest dużo za nami, okej? Teraz jestem na koncie kreatywna Laura 151 i te konto no jednak nie ma za dużo kryształów, to wam powiem szczerze, tutaj nie ma co szaleć, ale jest chociaż 1235, no i tak jest całkiem spoko, nie odbierała w ogóle tych pradawnych czekolad, więc to są naprawdę jej dopiero pierwsze pradawne czekolady. Laura się dołączyła tak w sumie późno, więc jakby nie dziwcie się, że to jej troszeczkę mało, ale nam chociaż troszeczkę pomogła, żeby uzbierać te razem w sumie 15 czy tam 16 tysięcy kryształów. 250, aha, okej, okay, no niecałe 250, więc tutaj no szału nie ma, widzowie, no ale chociaż udało nam się zebrać. Zakręcimy sobie kołem fortuny i zobaczymy, czy wydropią bilety i... No i pięknie, 15 biletów, no to już nie jest tak źle w sumie. O, wow, tutaj ludzie, jak tu szalejecie, bardzo miło. Super, że pomagacie sobie tak, wiecie. Naprawdę, bo teraz dużo wagoników masowych, naprawdę ludziska, pomagajcie sobie razem nawzajem, bo to chodzi, żeby sobie pomagać dzięki temu wydarzeniu. Więc pomagajcie sobie w Nexusach i tak dalej, dawajcie sobie wagony. I wtedy naprawdę wszyscy będą zadowoleni i uśmiechnięci. Teraz jestem na koncie Kokilato, czyli Ikuni. W sumie właśnie niedawno Ikunia wybiła 99 level, więc gratulacje, piszcie gratki Ikunia w komentarzu. Jak dotrwaliście do tego momentu odcinka, to piszcie gratki Ikunia. A my lecimy z oddawaniem. Tutaj Ikunia ma 1500. Troszeczkę niestety już oddawała tych pradawnych czekolad, więc by miała więcej, no ale niestety no zawsze coś, okej, więc sobie teraz odbierzemy. Naprawdę szczerze, to wydarzenie jest jedno z lepszych na BSP, serio, bo jakby spodziewałem się tego, że to będzie lipne wydarzenie, ale no skarby dają dużo punktów, więc łatwo wbić sobie topkę na górnictwie. No łatwo zdobyć te zakopane pisanki i zdobyć przez to monetki, expik, pradawne czekolady, które macie wymienić na coś tam w tworzeniu. Właśnie chyba za pradawne czekolady i za to, za szczęśliwe pisanki możecie stworzyć koszyczki, które są takim zamiennikiem, zamiennikiem jakby wagoników, a są one naprawdę banalne. No szczęśliwa czekolada, zdobywacie ją co chwilę w Nexusie. Tutaj zakopane pisanki, no to no teraz tylko tak łatwo jest, bo leci tego ogromnej ilości, więc sobie warto, żebyście stworzyli sobie koszyczki i sobie je zbierali, bo to naprawdę daje dużo kryształów i wszystkiego po prostu. Polecam wam serdecznie. No i teraz to, na co wszyscy czekali. Jestem na koncie Sweetowej ze 103 poziomem. No i tak tylko wam pokażę, że w górnictwie teraz jest ona na miejscu
10, jest to naprawdę spoko wynik. No pół miliona punktów to jednak jest całkiem dużo, w sumie bardzo ogromna liczba. Ja chyba jestem na miejscu, o tu jest Grace na 30, a jestem na miejscu, którym jestem, halo, gdzie jestem? Na 58, byłem wyżej, ale no niestety no nie grałem przez połowę dnia i wszyscy mnie zdążyli troszeczkę wyprzedzić. No i uwaga, patrzcie na to, ile Smithowa ma kryształów. 5388, no po prostu czapki z głów, bo nie spodziewałem się tego, że Smithowa tak się jakby zainteresuje tym odcinkiem, że postanowi zebrać tyle, bo w sumie myślałem, że na pewno jej się nie będzie chciało. Miała chyba 3000 i myślałem, że tylko tyle będzie miała, a jednak grała dużo, nawet kiedy ja nie grałem, i zdobyła 5000 pisanek, więc za to, za te poświęcenie Smithowej, no bo na pewno no, dużo czasu poświęciła, dużo godzin spędziła na ciągle graniu w te kopanie, zbierając te zakopane pisanki, więc możecie się jej odwdzięczyć uśmiechem na przykład na BSP, na pewno się ucieszy, czy tam lajkiem na skinie jakimś, no to na pewno jej to pomoże w levelu i się na pewno ucieszy z waszych po prostu uśmieszków, więc jak chcecie, możecie jej pomóc, nick tutaj macie po lewej u góry na ekranie, więc tutaj wszystko będzie, mam nadzieję, że git. No i chyba wszystko, jakbyście sobie razem obliczyli te wszystkie kryształy, no to wyjdzie na wam ponad 15 tysięcy, nawet chyba 16, ale dobra, będę już tam 15 tysięcy, bo nie wiem, w sumie zobaczymy. No ale jest to naprawdę ogromna, ogromna liczba. Piszcie wy w komentarzu, czy wygraliście to wydarzenie, czy ile zebraliście tych zakopanych pisanek. No ja na przykład, no te skarby są takie chore, bo na przykład za jeden skarb da się nawet zdobyć 50 wody. 50 kryształów wody to jest naprawdę ogromna liczba, bo no ogromna liczba, bo wody w sumie ciężko zdobywać, bo jakby kryształ wody jest tylko w wodzie i też w sumie zawsze był z tym problem. Szkoda, że nie lecą z tych skarbów w metale, bynajmniej wydawało mi się, że nie lecą niestety, bo jakby leciały, to byłoby bardzo, bardzo super, bo metal jest bardzo potrzebnym kryształem, bo za metal zdobywa się dużo rzeczy, za tworzenie i tak dalej, wagoniki i te sprawy. Najwięcej leci ziemia, powietrze, woda i tak dalej, a metal chyba niestety nie za bardzo. I uwaga, czy będzie 1000? Czy będzie 1000, widzowie? Czy będzie 1000? Czy będzie 1000? Czy będzie 3000? I 1000! Jakie to jest super, ale to ładnie wygląda i dalej możemy lecieć. Lecimy, ile to, no po prostu zakopane pisanki, tyle się tego sypie. No i koniec, razem ma 1314 pradawnych czekolad. Jak chcecie więcej takich odcinków z oddawania razem, że sobie razem kopiemy i oddajemy masę kryształów, to zostaw łapkę w górę, każdy niech zostawia lajka, żebym wiedział, że wam się to podoba. O, nie wiedziałem tego, że tutaj są te. Wow, lecimy, pa!